Zatem spójrzcie na mnie jeszcze raz i zadajcie sobie pytanie, czy ja wyglądam na buntowniczkę, a pewnie teraz już wyglądam. Zatem chciałabym was zostawić, zacząć moją prelekcję od tego, czy warto się buntować i czy rzeczywiście ten bunt może zacząć się od brudnych butów. Chciałabym, żebyśmy przenieśli się teraz do stycznia 2015 roku i do tego, jak wówczas wyglądało moje życie. Ja pracowałam wtedy w jednej z najlepszych agencji reklamowych w Polsce. Kończyłam studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. To ważne, ponieważ moja przyszłość według wielu osób wyglądała fantastycznie. Tego styczniowego mroźnego popołudnia, kiedy jeszcze styczniowe popołudnia były mroźne, wyjęłam z szafy brudne buty. Były to zimowe buty z zeszłego sezonu, które w związku z tym mroźnym popołudniem chciałam założyć. Jednak były one na tyle zniszczone i brudne, że nie byłam w stanie tego zrobić. Dlatego postanowiłam je oddać w ręce specjalistów, będąc pewna, że na pewno takie miejsca jak pralnie obuwia istnieją. Następnego dnia w pracy zaczęłam googlować pralnie obuwia w moich okolicach. Okazało się, że takich miejsc nie ma. Kolejne 14 dni poświęciłam zarówno w pracy, jak i po pracy na szukaniu takich miejsc. Wynikiem było to, że ani w mojej okolicy, ani w Warszawie, ani w Polsce, ani w Europie, ani nigdzie na świecie nie istnieją miejsca, w których można zadbać, wyczyścić bądź odnowić swoje buty. Teraz chciałabym, żebyście się przenieśli do zupełnie innego miejsca, a mianowicie do swoich samochodów albo do samochodów swoich rodziców. W roku 2000, jeżeli pamiętacie, i do swoich samochodów obecnie. A konkretnie chciałabym, żebyście spojrzeli na szyby. I różnica, którą widzicie, jest ilość owadów. W roku 2000 tych owadów na szybach w trakcie jazdy było mnóstwo. Obecnie nie ma ich praktycznie w ogóle. Jest to wynikiem tego, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wyginęło około 70% gatunków owadów. Kolejne miejsce, do którego chciałabym was zabrać, to Biebrzański Park Narodowy. Na przełomie kwietnia i maja tego roku spłonęło około 5 hektarów parku, co stanowi około 10% tego największego w Polsce parku narodowego. Kolejne miejsce, do którego się przenosimy, to Skierniewice. Pierwszy raz w historii Polski w 2019 roku zabrakło tam wody. Teraz jesteśmy w okolicach Gniezna, konkretnie jest to Jezioro Wilczyńskie, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat straciło aż 7 metrów wody i szacuje się, że co tydzień ubywa tam około 10 centymetrów wody. Ta sama sytuacja jest w pobliskim jeziorze Gopło, a także w oddalonym o kilkaset kilometrów jeziorze Elżbieta. I jeżeli sytuacja się nie zmieni, to te jeziora w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat kompletnie wyschną. I chciałabym, żebyście jeszcze spojrzeli na to zdjęcie, które nie przedstawia pustyni, a przedstawia Warszawę w kwietniu tego roku. Przedstawia okolice Warszawy, a konkretnie Wisłę. Pierwszy raz od czasów pomiarów odnotowano tam najniższy stan wody. No i teraz możecie się zastanowić, po co o tym opowiadam, jak w ogóle ma się to do kwestii czyszczenia butów. Zarówno wysychające jeziora, wysychające rzeki, ginące gatunki owadów, zwierząt, roślin czy płonące lasy, to wszystko spowodowane jest naszą działalnością, działalnością człowieka. Ja uważam, że każda, nawet najmniejsza decyzja ma znaczenie i to, czy robiąc tak proste czynności, jak myjąc zęby, czy zmywając naczynia, zakręcimy wodę, czy idąc na zakupy wybierzemy plastikową torbę, czy zastąpimy ją torbą płócienną, czy to, czy kupimy nową parę butów, czy naprawimy bądź odnowimy starą, to wszystko w skali jednostki może się wydawać mało znaczące. Natomiast jeżeli kolejne osoby zaczną tak myśleć, może mieć to ogromny wpływ na to, że jednak Jezioro Wilczyńskie nie wyschnie. Czy nie staną się inne przykre kwestie w kontekście naszej planety.
Chciałabym jeszcze poruszyć jedną kwestię, która bardzo mocno wpłynęła na moją decyzję, o której za chwilę powiem, a mianowicie jest to statystyka, którą zobaczyłam w zimie 2015 roku, a mianowicie to, że rocznie kupowanych jest 22 miliardów barbutów. Zaledwie po roku użytkowania 300 milionów z nich ląduje w koszu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt tego, że jedna para butów rozkłada się 50 lat, fakt tego, ile wody trzeba zużyć, żeby takie buty wyprodukować i ile dwutlenku węgla emitowanych jest do atmosfery, robi to naprawdę fatalną statystykę. Zatem raz jeszcze wróćmy do 2015 roku, do momentu, kiedy zafascynowana tą niszą na rynku, jaką było czyszczenie butów, postanowiłam opowiedzieć o tym mojej rodzinie, która była absolutnie zdruzgotana moim pomysłem i twierdziła, że mam świetnie zapowiadającą się karierę, pracuję w super agencji, zarabiam super pieniądze, w dodatku kończę studia dziennikarskie z wyróżnieniem i że oszalałam, więc absolutnie mam tego nie robić. Mówiłam o tym pomyśle moim znajomym, którzy również uważali, że jest to zupełnie nietrafione i że powinnam siedzieć w korporacji, ponieważ kto będzie chciał czyścić albo odnawiać buty, skoro za niewiele większy koszt można kupić nowe buty, szczególnie jeżeli wybór na rynku jest tak ogromny. Natomiast mimo też to, co było dla mnie bardzo istotne i dlaczego też mówiłam o tej statystyce, mianowicie ja bardzo mocno wierzyłam w ekologię, bardzo mocno wierzyłam w ideę, o której wówczas praktycznie w ogóle się nie mówiło, czyli zero waste, i to też totalnie nie trafiało do nikogo. I mimo braku szkoleń i mimo tego, że takich miejsc na świecie nie było i też mimo tego, że całą wiedzę odnośnie czyszczenia czy odnawiania butów zaczerpnęłam z internetu, postanowiłam się zbuntować znajomym, rodzinie, korporacji i zbuntować się konsumpcjonizmowi i w lipcu 2015 roku założyć WashWash. Założyłam, że w pierwszym miesiącu do pracowni punktu obsługi klienta, a zarazem do mojej kawalerki na warszawskim Gocławiu, trafi około 10 klientów. Natomiast w ciągu pierwszego miesiąca nie trafiło 10 klientów, a trafiło 500 klientów. Ja zupełnie nie byłam przygotowana na tak dużą ilość butów. Nie miałam miejsca w kawalerce. Brakowało mi środków do tego, aby zająć się butami, ponieważ większość z nich była sprowadzana z zagranicy. Zaczęło mi brakować czasu na odpisywanie na ogromną ilość wiadomości, na odbieranie telefonów, na obsługiwanie klientów, nie mówiąc już o tym, żeby zająć się butami. Dlatego też zaczęłam zatrudniać pracowników i pojawił się tutaj kolejny problem, ponieważ zawód renowatora obuwia na rynku nie istniał. Ja musiałam go stworzyć od podstaw, kompletnie nie wiedząc, jak te podstawy mają wyglądać. Ja nie miałam kompletnie czasu na to, żeby taki profil zawodowy, nie mówiąc już o tym, że po prostu nie wiedziałam, jak to zrobić, ułożyć, dlatego te rekrutacje były bardzo, bardzo nietrafione i finalnie miałam jeszcze więcej pracy. Po dwóch miesiącach w WashWash pracowały 32 osoby. Ja jeszcze dodam, że miałam wówczas 24 lata i absolutnie żadnego doświadczenia w zarządzaniu. Dlatego w tym 32-osobowym zespole brakowało absolutnie żadnej struktury. Absolutnie wszystkie problemy dotyczące wylanej farby, czy dotyczące niedziałającego internetu, czy awanturujących się klientów, do których jeszcze wrócę, trafiały bezpośrednio do mnie. Zamiast rozwijania firmy, zamiast zajęcia się tym, aby tą strukturę ułożyć, albo żeby wprowadzić procedury, o czym tak naprawdę jeszcze wtedy nie miałam pojęcia, nie robiłam tego, tylko po prostu rozwiązywałam bieżące problemy. Wówczas zaczęły pojawiać się takie kwestie jak brak wiedzy odnośnie kwestii prawnych czy kwestii księgowych, ponieważ to wszystko działo się bardzo szybko. Zaczęły pojawiać się negatywne komentarze na naszych social mediach, zaczęły się właśnie te awantury klientów, ponieważ nie byliśmy w stanie odpowiadać na wiadomości, kiedy będą buty, gdzie są moje buty, ile będę jeszcze czekał. Przychodziła jesień, a te buty oddane w sierpniu nie były jeszcze gotowe. W związku z tym, że ten brand był bardzo mocno oparty na mojej osobie, to te wszystkie negatywne komentarze spływały na mnie. Doszło do tego momentu, że ktoś przebił mi oponę w samochodzie, ponieważ nie mógł dowiedzieć się, gdzie są jego buty. Więc po tych 4 miesiącach miałam
w którym też totalnie nie miałam życia prywatnego, ponieważ całe moje życie to była praca i nie miałam czasu, żeby jeść. Nie miałam czasu, żeby spać. Byłam absolutnie zmęczona i psychicznie, i fizycznie. I stwierdziłam, że jedynym rozwiązaniem, i też byłam w tym zupełnie sama, mimo tak dużego zespołu, że jedynym rozwiązaniem będzie zamknięcie firmy. I zaczęłam się do tego przymierzać. Natomiast to, co powstrzymało mnie przed tym, aby nie zamykać firmy, była wiara w ideę i wiara w to, że skoro tak dużo osób w ciągu tych kilku miesięcy zdecydowało się na to, aby oddać buty, bo było to około 5 tysięcy osób, to rzeczywiście te wartości, które spowodowały, że zdecydowałam się założyć firmę, mają sens. I to sprawiło, że postanowiłam walczyć dalej i postanowiłam wyjść z tych wszystkich problemów. Zajęło mi to bardzo długo czasu, zajęło mi to od kilku do kilkunastu miesięcy, natomiast finalnie się to udało. Chciałabym powiedzieć Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej w kontekście moim zawodowym kwestii, a mianowicie znowu przeniesiemy się na linii czasu, mianowicie do września 2017 roku. Scrollując wtedy Facebooka, zobaczyłam post dotyczący osób bezdomnych i tego, że najczęstszym powodem ich śmierci jest wyziębienie organizmu, które zaczyna się od głowy i od stóp. Bardzo szybko połączyłam te kwestie, nie wiedząc, że w naszych szafach zalega mnóstwo butów, ale też mnóstwo butów jest po prostu wyrzucanych. I zamiast wyrzucać te buty, mogą przydać one się osobom potrzebującym. Dlatego jeszcze tego samego dnia wrzuciłam na Facebooka informację o tym, że jeżeli macie w domu zalegające buty albo je chcecie wyrzucić, to nie róbcie tego, przynieście je do wash-wash. My o nie zadbamy, wyczyścimy je, odnowimy i przekażemy w ręce potrzebujących. W ciągu tych 14 dni akcji udało nam się uzbierać ponad 5 tysięcy par butów. 5 tysięcy par butów to 5 tysięcy osób bezdomnych, którym udało nam się pomóc i którym prawdopodobnie dzięki naszej pomocy udało się przetrwać zimę. Ta ogromna satysfakcja pomocy innym w ramach prowadzenia własnego biznesu i sukces akcji sprawił, że w ramach WashWash zaczęłam wprowadzać kolejne akcje społeczne. Udało nam się uratować przed likwidacją najstarszy zakład szewski w Warszawie, kilka innych ważnych zakładów szewskich. Udało nam się zorganizować akcję zbiórki butów dla domów samotnych matek, dla domów dziecka czy dla sierocińców. I w ciągu tych kilku lat udało nam się zebrać ponad 10 tysięcy par butów dla osób potrzebujących. I fakt tego, że w ramach prowadzenia własnej działalności może pomagać innym, doprowadził mnie do mojej aktualnie największej pasji, czyli CSR-u. Te trzy słowa, jak już możecie zobaczyć, oznaczają społeczną odpowiedzialność biznesu. I jest to nic innego, jak oczywiście w ogromnym skrócie, pomoc innym, pomoc środowisku, pomoc potrzebującym, czy pomoc wewnątrz organizacji w ramach prowadzenia własnej działalności. Ja przez te ostatnie kilka lat, przez ostatnie 2 lata, bardzo mocno zaangażowałam się w temat społecznej odpowiedzialności biznesu, czy to prowadząc konferencje, czy rozmawiając z firmami, z korporacjami, aby rzeczywiście wdrażali w swoich strukturach te działania. I to doprowadziło mnie do momentu, w którym zostałam zaproszona do Akademii Lona Koźmińskiego jako wykładowca społecznej odpowiedzialności biznesu. Później trafiłam do Akademii Sztuki również jako wykładowca CSR-u. I w ramach moich zajęć udało mi się zainspirować wielu studentów do tego, aby w ramach firm, w których pracują, czy w ramach organizacji, w których są zatrudnieni, wprowadzali te pozytywne zmiany. Udało mi się również zainspirować kilku moich studentów, z czego jestem strasznie dumna, do tego, aby założyli swoje własne firmy, które są ekologiczne, które są skupione wokół idei zero waste, czy które po prostu
pomagają społeczności. I chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili do momentu, o którym mówiłam na początku, czyli do mojej pracy w agencji reklamowej. Ja już te 6 czy 8 lat temu nie do końca byłam pewna, czy to, co robię, jest dobre i czy jest etyczne, ponieważ jedna z najważniejszych teorii głosi, że początkiem konsumpcjonizmu był początek agencji reklamowych i tworzenie reklam. I wiedziałam, że nie da się zrezygnować z tego, aby po prostu reklamy nie istniały. Natomiast czy jest jakiś sposób, żeby doszło do ewolucji na rynku reklamowym? Ja przez bardzo długi czas, też w związku z tym, że moja głowa była zajęta wash, nie miałam na to pomysłu. Ten pomysł narodził się kilka miesięcy temu. I tak też we wtorek udało się razem z Anią i Adą założyć pierwszą w Polsce agencję marketingu odpowiedzialnego społecznie. I czym jest ten marketing odpowiedzialny społecznie, czym jest to ewolucyjne podejście do reklamy? Jest to związane z tym, żeby produkty, które są wprowadzane na rynek, bądź te, które są reklamowane, żeby wszystko, co jest związane z reklamą, było jak najbardziej transparentne i żebyśmy wiedzieli o tym, co kupujemy, w jaki sposób to zostało wyprodukowane i co wiąże się z reklamą. Aby przy produkcji reklam, czy sesji zdjęciowych, bądź wszelkich materiałów marketingowych, było zużywanych jak najmniej materiałów, a te, które są zużywane, były wykorzystywane powtórnie, bądź trafiały do osób potrzebujących, bądź w ramach organizacji, aby firmy wprowadzały akcje społeczne, czy to wprowadzając właśnie nowy produkt na rynek, czy realizując jakieś bieżące materiały reklamowe. Gdyby nie mój bunt w 2015 roku, nie udałoby mi się w ramach Wash odnowić ponad 40 tysięcy par butów. Nie udałoby się pomóc ponad 10 tysiącom osób potrzebujących. I nie udałoby się też zainspirować wiele osób do tego, aby wprowadziły do swojego życia prywatnego czy też zawodowego odpowiedzialne i pozytywne zmiany. Ja bardzo wierzę w to, że małe decyzje mogą zmienić świat. Wierzę też w to, że każdy, nawet najmniejszy bunt w naszym codziennym życiu ma znaczenie. I że jesteśmy w stanie tym małym buntem, mówiąc o nim, zainspirować naszych znajomych. A nasi znajomi są w stanie zainspirować kolejne osoby. I podejmując tą małą decyzję, podejmując ten mały bunt, jesteśmy w stanie wprowadzić lawinę pozytywnych zmian. Dlatego raz jeszcze, na koniec, już tutaj bez zbędnych perturbacji, chciałabym wam zadać pytanie, czy rzeczywiście warto się buntować? Dziękuję wam bardzo.